Witam Was bardzo serdecznie przed Wami, Konradowice. To jest kolejny odcinek symulatora Train Simulator 2020. Dzisiaj pojedziemy sobie wyjątkowym pociągiem. Za chwilę Wam pokażę jaki. Nie znając życie po tym prędkościomierzu, który pokazuje do 600 km na godzinę, chyba się domyślacie, jakim pociągiem dzisiaj pojedziemy. No jest to... Zdalmy sobie kamerę. Maglev. Pociąg. Na magnesach, tam jakieś tam oddziaływania na to działają, że to się unosi nad trami i tyle i się porusza do przodu z dużymi prędkościami. No i w skrócie mówiąc, co to jest Maglev? Jak on wygląda? Powiem na tej scenerii, bo już sobie testowałem, nie mogli się rozpędzić do 450 km na godzinę, ale niestety jest to bardzo mała sceneria, dlatego no zbyt dużego wyboru teraz nie mamy, no i tutaj widać tory się tu kończą, no w powietrzu, po prostu bez żadnych zabezpieczeń. Muszę mieć rozjazdy, nie mam zielonego pojęcia na jakich zasadach one działają na tych maglewach. No i prawdopodobnie jakiś tu się, nie wiem, wygina, przechyla, czy coś się z tym dzieje. Albo się na to wjeżdża i po prostu, no... Nie chcę tutaj was wprowadzać w błąd, bo sam nie jestem tego pewien i sam nie wiem, nie znam się na maglewach i na ich działaniu. Nie wiem, gdzieś to na pewno funkcjonuje. Będziemy jechać w jedną stronę i w drugą, czyli w jedną i w drugą. Teoretycznie jest na ile? 25 minut scenerii. Więc no, a mamy 30 km, 25 minut, dwie strony, czyli 60 km, 25 minut. Nie wykonywać. Tak wygląda to z widoku pasażera. No, widać, że no, nowoczesność no, jest w tym pociągu. Jechałem do tej scenerii już nocny. Ostatnio, no nic nie było widać niestety. Dzisiaj jedziemy w dzień specjalnie dlatego, żebyście sobie mogli tu pooglądać wszystko dookoła, jak to będzie wyglądać przy takich dużych prędkościach. Nawet widzę jakiś lotka tu jest. Nie wiem, czy to jakaś stabilizacja, czy co dla tych maglewów, ale jak to w ogóle wygląda, jak to sunie po tych torach. Macie obramowanie wokół tej szyny. W ogóle jednoszynowy spad to jest. Jedną szynę ma. A myślę, że do 120 tam było ograniczenie, że jest zmiana, a tu jednak nie, jeszcze 30 obowiązuje nas. Pewnie dlatego, bo tam jest ten rozjazd. I za niego wyjedziemy, to pewnie będzie więcej. No widzicie już prędkości do 200 km będziemy mogli się rozpędzić za 2 km, więc jest moc. Ogólnie to ma bardzo duże przyspieszenie. Nie wiem, czy mam pokazywać, a pokażę. Tak to wygląda. No bo tu jeszcze jakieś jazdy obowiązują. Łodzę. Zapomniałem o tym. Tamten scenariusz, o co jechałem, to nie było tego właśnie o tej jakości jazdy. Jak to wygląda, jakieś jazdy przy hamowaniu? Jak się na maksa będzie hamować? No nie, hamowanie nie jest złe. No już o tym zapomniałem, już tak chciałem dać tą pełną... No ale przyspieszenie ma. Musicie mi uwierzyć na słowo. No na pierwszym trybie mocy, a już jedziemy 120 km na godzinę, więc... No... Na czwórce naprawdę byśmy się tu bardzo, bardzo szybko rozpędzili do takich prędkości. Jak widzimy, jest ostry łuk w miarę. Aż taki ostry. No, gdzie będzie 300, to tam za tym 300, tam gdzieś będzie 450 prawie od razu, więc... W ogóle co to muszą być za maszyniści, co ze takimi prędkościami jeżdżą? Ja na przykład nie wiem.
Chyba nie umiał do 450 km rozpędzić składu w pociągu. No co, na razie na spokojnie. Nie patrzcie się na ten czas, co tu pokazuje, bo widzicie, bardzo szybko spada ten czas naszego dojazdu na miejsce docelowe. Bardzo szybko, a jak potem będziemy 400, a tam 50 jechać, to od razu nam spadnie. Technicznie do 10, do 10 po 7 spędziłem na miejsce, jest 5 po. Jest i 300. Znowuż to jakoś jazdy, no. Coś czuję, że złoto, to ja za tą misję to ja nie dostanę. Już jedziemy 260 na godzinę. Ja wcale nie powiem, że ten pociąg nie ma ani klaksonu, ani wycieraczek. I działa sobie, może klikać ten klawisz wycieraczek, one i tak nie będą działać, bo po prostu ich nie posiada. Patrzę sobie, jak to wygląda nie z widoku pasażera, tylko z widoku takiego. No to nie do końca o takim nie chodziło. I tak to no... Szybko jedź. A jest i 450. Przy 300 tak można dopiero widzę ten czwarty poziom mocy dawać. No już widzicie, jest 10 jest. No my się dopiero rozpędzamy. No i jedziemy już 400 km na godzinę. Jak miło. Takimi prędkościami o. Naprawdę się miło porusza. Bardziej jak w ogóle te kilometry szybko zlatują, a ty... No to nie ja hamowałem akurat, no przepraszam bardzo. To pociąg tam z siebie. Już to automat hamuje, nie ja, więc czemu jakoś jazdy? Bo te pociągi mają właśnie w sobie ten tryb automatycznego hamowania. Już nie będziemy przyspieszać, bo oni znowuż będą lepiej za jakieś jazdy. On sam sobie do tej 200 zacznie hamować, bo to... No, że dostaję za jakąś jazdę, no on sobie z automatu hamuje. To wiedziałem o tym, że one coś potrafią. No i on sobie weźmie, zahamuje, co ty 200 tam kiedy trzeba. A czemu za jakąś jazdę? To przecież nie jest tutaj nie wiadomo co. Widzicie, i sam sobie zahamował tyle, ile trzeba, no. Ja rozumiem tych punktów ujemnych za jakoś. Tylko na tutaj powinni to poprawić w tym scenariuszu, jeśli chodzi o to. Bo naprawdę, no jak pociąg ma możliwość, to sam hamuje i sam sobie dostosowuje prędkość, no to... Nie powinien za ostro hamować. Albo zmienić te ograniczenie mocy hamującej, że nie wiem, że wolniej ten pociąg zacznie hamować. Albo tą czułość tych pasażerów zmienić po prostu. W ogóle
ogóle ten maglew jeździ pomiędzy dwoma pasami drogi szybkiego ruchu. No tam widzę, jest jeszcze jeden tor. Jakiś ciekawy, gdzie prowadzi. A tu już się zaczyna hamowanie, to już nie wiem, przyspieszaj do tej tłusty. Tamten chyba do zajazdni. Tego co widzę. I widzicie, inteligentny pociąg. Sam wie, ile ma jechać. Jakieś samochody tu jeżdżą. Ale zaczyna hamować, dobra, a w sumie racja, już blisko jest. Nie widzicie, no i przy 30 patrzcie, jak łatwo dohamowuje. Ja tutaj trochę przyspieszę, bo to... Przy prędkości 30 nie ma co zwalniać do 25. U mnie jestem opóźniony, o... Wychodzi na to minutę? Na minutę jestem opóźniony, wtorek. Zanim się to zatrzyma. On sam się na jednej tej stacji zatrzyma, ja nic tego nie będę robił, cały czas jest neutra. Idzie. No i wstaj. Teraz ja tu muszę teraz rzucić neutralny, muszę zmienić kabinę, muszę tu zrobić tak, czemu się pantografy opuściły. Czy ten pociąg i tak to nie posiada pantografy? On się na tych magnesach przecież tu porusza. To też jest to bardzo zastanawiające, skąd on bierze energię na to, żeby poruszać tymi magnesami. Znowu chciałem ostrzej ruszyć. Nie ma takiej możliwości, należy o tym pamiętać. Nie ruszaj za ostro tym pociągiem. Jest ładny. Niestety zahamowanie nie... Ja hamuję, więc nie, ja się przyznaję do tego, że hamuję zbyt ostro. Ale tutaj nie ma żadnych rozjazdów, żeby tor zmienić cały czas. Jedziemy po tym po prostu, po którym jedziemy. Na tamtym scenariuszu, jak jechałem, to nie było tej kropeczki tamtej grawitacyjnej, co mówi o aktualnej mocy przyspieszenia. To teraz mi SMS przesyłać. Zawsze ktoś coś chce i się nagrywa odcinek, to już normalnie jest chyba u wszystkich youtuberów, więc ja tu będę mówił. Thank you.
teraz będzie 200 i potem znowu już będzie te 200, to czemu ja... O, patrzcie, instro samolot leci. Gdzie on jest? Widzieliście, on leciał przecież. I on się zapowiedział, a tu leci. Widzicie, do lądowania się szykuje z tego, co wychodzi. Będzie pokazany, jak ląduje? A już znikło mu się. No cóż. Trzeba się patrzeć szybko na samoloty, bo tak szybko odlatują. No i docie maglewy, to u nas w Polsce też powinni te dziecko skrywać 450 tam kilometrów na godzinę. Akurat pół godziny między Gdańskiem a nie wiem, Krakowem. No tak te wszystkie budynki wyglądają, tak jak się tak jedzie, 450, te drzewa i tak dalej. No to jest, jak ktoś siedział po takiej autostradzie i tak widzi, jak ten pociąg tak szybko sobie przejeżdża. To już te drzewa nawet wolniej jeździ, te francuskie. Niestety jeszcze maglewem nie miałem okazji jechać. Te drzewa to prawie miałem okazję pojechać. Też nie było, bo oczywiście strajki musiały być we Francji. Jak byłem, to nie miałem okazji jechać te drzewa, ale... Gdyby nie te strajki, to bym jechał. O 430 szybciej już nie pojedziemy. Jak to wygląda jako pasażer. Oczywiście, no lecz jak to by mogło być inaczej? Oczywiście, że za jakąś jazdę dostanę jakiś, nie wiem, coś. No widzicie, nawet na pierwszym poziomie hamulce hamuje za ostro. W ogóle swoim podmuchem powietrza muszę chyba hamować, bo to akurat idealna moc hamowania jest. Hamowanie podmuchem powietrza, widzieliście? Zaraz wam tu pokażę. O, spuszczam z mocy, widzicie, jak ostro hamuje? Normalnie aż ta kropka tam na dół się prawie wcisnęła. Takie ostre hamowanie. Nie no, nie idzie. Tego to chyba jeszcze nie grali. No, powinni to poprawić jednak na tej scenerii. No tak. Chyba trochę inaczej wygląda jazda maglewem w rzeczywistości. Chociaż nie wiem, nie jechałem, więc nie mam... Nie chcę się wypowiadać w tym temacie. No jak podmuch powietrza hamuje pociąg zbyt ostro, że także nie musi w ogóle hamulców używać, to chyba coś jest jednak nie tak. Chyba jednak coś. Coś powinno być inaczej. O, jeszcze jeden jedzie, a to ja nawet nie wiedziałem, że tu dwa maglewy jeżdżą. W tamtą stronę chyba go nie było. Bo mi się wydaje. Ja chyba go nie widziałem, jak w tamtą stronę.
No i akurat na cały odcinek będzie sceneria, bo to tam 20 minut jest teraz odcinka, to jeszcze z 5 minut to będzie idealnie 25 minut odcinka, więcej chyba nie potrzebujecie i tak nie oglądacie całych niestety materiałów. Kiedy muszę coś zrobić na końcu jakiegoś giveaway'a, to będziecie wiedzieli, czy trzeba jednak oglądać do końca, bo... No i bez zapowiedzi to jakiegoś giveaway'a się zrobi, też żeby nikt o tym nie wiedział, po prostu ten, co ogląda filmy do końca, będzie mógł wziąć udział. Ten, co nie ogląda, nie weźmie. Mówię to właśnie przy końcówce odcinka, który i tak nikt nie zobaczy, więc... Obstałem, że jest to całkowicie bez sensu. I właśnie nie wiem, jakiś przester na OBS-ie zobaczyłem. Ciekawa rzecz. Za głośno chyba coś musiałem powiedzieć, bo już program mam ustawiony tak idealnie, że... No przester jest praktycznie niemożliwy do zrobienia, bo teraz jak tak... Przekroczenie prędkości. A no tak. No w sumie mogłem przekroczyć prędkość, bo się na OBS zapatrzyłem teraz gadając. Nie czy jest na pewno wszystko odpowiednie, ale jest dobrze. A jak mówiąc aktualnie mam minus 0,3 dB, więc... Idealnie tak dochodzi do... No końca prawie pole. Jest taka minimalna ten, że jakbym powiedział coś już głośniej... Teraz mówiąc głośniej, powiedziałem to na cały dom. A OBS nie zrobił przez teren, no to to czy jednak dobrze ustawiłem ten program? Wyśpiesz trochę, bo nie mam czasu do jutra, żeby jechać. Mam 23 w perony wjechać. Ale 30 na godzinę jako maglew? Co tu jest przy tym wjeździe? Wiesz, tu jest prosty tor i prosty wjazd. No może chociaż bron dostanę za tą scenerię. No zobaczymy zresztą, czy będzie brąz, czy nie. Na pewno jak ja to i będę robił, to raczej nie będzie. Jakie barierki tutaj są, widzicie? To cię szlany. No wypadałoby się, no właśnie, dość zatrzymać, żeby drzwi były pomiędzy tym. To było wyhamowanie automatu, więc... Nie powiem, że no... Wyhamował idealnie ten automat. Więc widocznie tam z tego automatu tam korzystają. Dobra, zostawmy pociąg tak jak stał. I czekamy na zakończenie scenariusza i zobaczymy jaką ten rangę dostanę. Czy brąz, czy srebro. Raczej srebro to już za dużo by było. Co wymagać przy tej mojej... jakościach jazdy, które to właściwie, no nie wiem czemu dostawałem za to jakieś tam nie wiadomo jak punkty, ale to poradzi. Szybciej niech to idzie. A nawet ani nic to nie daje, jak chcę zadzwonić. Że chcę jechać dalej. Prosto. A tutaj też to... Można powyłączać. No i pięknie. Może jeszcze mi tutaj będą zobaczyć, jak ta stacja wygląda, choć... Co tu jest dalej na dole. Się schodkami zjeżdża, tu się pewnie wchodzi prawie tak samo jak w tym. Jak w Brukseli.
Scenariusz wykonany pomyślnie. Zamknij. Sprawdźmy teraz. Chwilę mu to niestety zajmuje. No, brązę dostałem tylko. No, cóż. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.